To ja zadaję. Luis, zwycięstwo, niby jak każde inne, ale z niezwykłym rywalem, bo Wisła Kraków, czyli smakuje wyjątkowo chyba. No tak, i po tyle czasu tam, po bez porażki, bez zwycięstwa, nie? To jest, bardzo się cieszę, że tak zwycięstwo po 56 lat i jeszcze z mojej bramka, nie? Także myślę, że kibice są zadowoleni i dedykuję te moje bramka i zwycięstwo dla wszystkich kibiców, którzy niestety nie byli tutaj na stadionie dzisiaj. Dla ciebie chyba podwójna radość, bo strzeliłeś zwycięską bramkę, drugą w dzisiejszym meczu. Powiedz, czy właśnie miałeś takie polecenie od trenera, żeby tam spróbować coś wywalczyć, czy po prostu tak poszedłeś za ciosem? Nie, to nie broni, żeby atakować, tam kto gra tam na prawo obrońcę albo na lewo obrońcę. Zawsze mówi, jaki piłka jest po naszej stronie, możemy atakować tam bez problemu, ale ta sytuacja akurat była stały fragment gry. Stały fragment gry i udało się, że wiesz, po piłka tam została dla mnie tam przed pole karne i bardzo się cieszę, że dobrze trafiłem. Właśnie należy też pochwalić defensywę dzisiaj Krakowi, bo w drugiej połowie Wisła zaczęła atakować, trochę was przycisnęła, a mimo tego nie straciliśmy bramki. Dokładnie, to nie tylko defensywne, tylko całe drużyna nie dobrze broniliśmy i nie daliśmy, żeby Wisła tam remisowała ten mecz. Mieliśmy na początku pierwsza połowa, jeszcze jakieś tam Wisła miała tam kilka sytuacji, ale na szczęście dla nas nie wykorzystali. A teraz to jest głowa do góry, to już jesteśmy bardzo zadowoleni i mam nadzieję, że kibice też, ale to jest myślę na następny mecz z Podbeskidzie.